sensacje 30-lecia Radia Z. W tym roku kończymy 30 lat. O czym mówiło wam Radio Z w minionych latach? Dzisiaj rok 2008. Od tego właśnie roku możemy mówić, że mamy metro, nie w budowie, bo oficjalnie oddano pierwszą linię. Grzegorz Lato zostaje wybrany prezesem PZPN. Cała Polska umawia się na naszej klasie, a kasa śpiewa piosenkę o klasowych spotkaniach. Formacja Nieżywych Schabów powraca z ławką, a Szagi zagrzewa do kibicowania przy Field Rush. To było Euro 2008. Już w 2008 roku słuchacze Radia Z wiedzieli, że Jacek Kurski uwielbia muzykę, ale jak się wtedy okazało, nie tylko polską. Lasciate mi cantare con la guitarra in mano, solo italiano, italiano vero. Na tarasie Radio Z grupa Feel zagrała koncert tylko dla naszych słuchaczy. To był wtedy gorący okres dla nich. Radio Z reklamowali Celine Dion, Mel C, Maroon 5, Kylie Minogue i Robert Gawliński. Mówi Robert Gawliński. Radio Z, siła muzyki. Pierwsze programy w Radio Z poprowadziła w 2008 roku Agnieszka Kołodziejska, która z Marcinem i Robertem budzi was codziennie rano. Tu Agnieszka Kołodziejska. Na pewno poprawię humor na resztę dnia. Najpopularniejsze piosenki prezentowaliśmy wtedy w lidze hitów Radio Z, która po dwóch latach zmieniła się w listę przebojów Radia Z, którą nadajemy do dzisiaj. Jaki był 2008 w waszym kalendarzu? Jaki był 2008 w waszym życiu związanym z radiem? Prześlijcie mi swoje opowieści na marcin@radioz.pl. Sensacje 30-lecia Radia Z. Radio Z i już.